Lubię, jestem Promil i witam w pierwszym odcinku i chyba ostatnim z gry Springtrap Comes Home. Widziałem ją chwilę u Admirosa. No i z racji, że jest za niedługo Halloween, jest horror Halloween Daily, no to czas zagrać w coś horrorowego. Grafika jest ładna. O mój Boże. No i ogólnie z tego co wiem gramy Mike'iem, a Springtrap chce nam się wpierniczyć do domu. Więc nie wiem o tej grze nic. Tylko poza tym, że widziałem kawałek Admirosa i że tu jest Chica. Nic więcej nie wiem. I się sram potężnie. Przez chwilę nagrywałem pierwsze dwa odcinki i pół trzeciego Snuffa 4. Jestem obsrany totalnie. Dwie klatki schodowe to nie wyróży niczego dobrego. Jeszcze ta grafika, Boże, ja się posiusiam. Jeśli coś mi gdzieś tu zaraz wyskoczy, to ja przysięgam, że się posram. I tak, uwaga, ten odcinek będzie... Kur... Co zrobiłeś znowu? I tak, ten odcinek będzie zawierał przekleństwa. O! Cześć, Fredzio. A ty to tu tak, o, tak? On tu kuźwa idzie. Tu się kucać nie da. Ja się boję. Absolutnie mam obsraną zbroję. Absolutnie. Ja się stąd nie ruszam. Ja tu będę stał 3 godziny, ja mam to gdzieś. Ja potem nie zasnę. Zwłaszcza, że tu jest taki straszny model Springtrap. Czemu tu nie ma łysego jak w Slenderze? Zagrałbym to z nim chętnie. Dobra, nie można się srać. On tu kuźwa chodzi. A się zblokowałem. O kur... wiecie co? Ja nie jestem przekonany, czy ja chcę na pewno grać w tę grę. Ja nie jestem pewien. Oj. Ja zobaczę teraz u Admirosa, co on robił. Dobra, bo on się ma tak strasznych jumpscare'ów, więc idę. I tak się sram. O mój Boże. Ja się posiusiam zaraz. Czemu ja się tak bardzo boję? To jest gra zrobiona na Unity. Ty nie masz prawa się bać. Co z tego, że Unity to znaczy, że to jest dobry silnik? Jak też widać, gra ma
to dużo FPS-ów. Nawet nie ma menu opcji. Dobra, idę. Foxy, broń mnie. Chyba go tam widziałem. Coś tam się tak mruga ledwo. Ja się posram, no. Ja nie chcę w to grać. Cześć, Bonnie. Zobaczysz Springtrapa, to mów, dobra? Ja do góry już nie wejdę. Was coś dupa boli. Nie ma opcji. Dobra, stąd widzę. Z której może przyjść, albo lewa, albo prawa. Ja sobie na razie tak poczekam. On już jest na dole. On już jest kuźwa na dole. Ej, weź mnie zostaw, mordo. Dobra, nie jest taki straszny. A i tak się go boję. Co ja robię, co ja robię? Ja się posiusiam. Wiem, gdzie jest mikrofon Frediego. Chyba jest na dole. Mam taką nadzieję, bo jeśli nie, to zaraz... O kurde mać. Zawał dostałem. Ja i mój JJ. A gdzie ja mam gitarę znaleźć? Chwila. Muszę pomyśleć. Gdzie może być gitara do Boniego? Jeszcze nie zwiedziłem całego domu. O, o, o! Kolego! Ty mnie tu za bardzo straszysz. Ty mnie dajesz zwiedzić całej lokacji. Tu jest piwnica, o ja pieprze. Freddy, cześć. Widziałem twój kapelusz stary. Mordo, przyniosę ci go. A tu nie będzie gitary dla Boniego? Ja się tak bardzo sram, że ja nie wiem. Dawno tak nie srałem. Mogę powiedzieć tyle na pewno. Po drugie, żałuję pobrania tej gry, ponieważ zaraz moje serce zacznie chodzić, a raczej popieprzać po domu. Spełnia jak ten tu kolega nasz. O, o! Kolego, no nie robi się tak.
Oj, kolego, tak nie będziemy rozmawiać, bo ja chciałem właśnie tam pójść, a ty tam poszedłeś. A ty głupi jesteś. Mamy jakieś szanse? On tu przyjdzie. Ja widziałem gdzieś kapelusz przed jego. Nie pamiętam gdzie. Jeszcze gitara Boniego będzie potrzebna. Skąd ja tu kuźwa gitarę wezmę? O kolego! Tak się nie bawimy. O kolego! 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 To jest nieładnie straszyć znajomych. Przyjaciół. Kogokolwiek. Gitara? Nie ma gitary. Gdzie może być gitara Boniego? Przeszukałem cały dom. Coś czuję, że zaraz się złapie. Ziom mnie złapie. No właśnie. Ej, to nie jest takie straszne. Ale trzeba od nowa, no i to jest głupie. Dobra. Ej, tak serio mówiąc, straszniejszy jest dla mnie jego głos jest dla mnie straszniejszy niż sam Afton. Naprawdę. Proszę jeszcze nie wbijać na chatę. Tylko robię co konieczne. No, proszę. Już mi się na chatę wbił, no. Przyjemniaczek. Muszę się dostać do piwnicy Fredonga. O Boże, o mój Boże, o... Freddy, ratuj. Freddy? Ale ja mam obsrane gacie. Ej, tu powinna być gitara w piwnicy. Musi coś być w piwnicy, no. O mój Boże. O, 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 nie w tę stronę, drzwi, głupie drzwi. Super, że to zrobiłeś, super, mam to gdzieś. Ja się posiusiam za chwilkę. Tak nie wolno. Tak się nie robi. O mój Boże. Tak, mnie tu nie ma. Szybko, gdzie jest piwnica? Where is piwnica? Where is piwnica? Dobrze, to prostaki. Freddy, mam dla ciebie niespodziankę. Gdzie jest Freddy? 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 Dobra, widzowie. Wiem już wszystko, gdzie jest. Zobaczyłem troszeczkę u Admirosa. Nie żałuję. Zobaczyłem tylko gitarę, bo tylko jej nie wiedziałem gdzie jest, a już wiem, że leży sobie oparta tu. Hak. Gdzie był hak? Boże, co z moją pamięcią? On gdzieś był, tylko gdzie?
Ostatni przedmiot jest dosłownie przy Foxim. Oby to był ostatni przedmiot, obym o niczym nie zapomniał. Nie no, na pewno nie zapomniałem. Jest. Och. Przysięgam, sprawdziłem tylko gdzie jest gitara. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. No i Eluwina. Piszcie, czy chcecie więcej fangame'ów. Eluwina.